Witam serdecznie szanowne siostry i braci z Nocnej Straży. W tym odcinku przeanalizujemy problem eutanazji na przykładzie Brana Starka i Khala Drogo. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy śmierć jest miłosierdziem? Problemy zdrowotne Brana i Khala Drogo będą dla nas oknami, przez które przyjrzymy się pewnym ważnym kwestiom filozoficznym. Na północy Westeros Bran Stark został zrzucony z wieży, gdy nakrył w trakcie kazirodczego stosunku Jaime'ego i Cersei Lannister. Przeżył, jednak został kaleką i długo nie mógł wyjść ze śpiączki. Na rozległych łąkach Morza Dothraków potężny i niepokonany Khal Drogo został ranny w bitwie. Początkowo wydawało się, że rana jest niegroźna, jednak szybko zaczęła się zaogniać i sprawiła, że przywódca Dothraków osłabł i któregoś dnia spadł z konia. Bioetyka jest obszarem filozofii, który dotyczy kwestii moralnych i problemów związanych z badaniami biologów, lekarzy oraz ogólnie rozumianej praktyki lekarskiej. Problemy podejmowane przez bioetykę nie są tylko czysto teoretyczne, bo dotyczą zwłaszcza sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni dokonać najtrudniejszych i najważniejszych wyborów dotyczących życia nas samych, naszej rodziny i bliskich. U podstaw bioetyki znajdują się kwestie życia i śmierci, śmiertelności, człowieczeństwa i decyzji, których podjąć nam nie wolno. Jeśli chodzi o Brana, to Jaime Lannister uważał, że lepiej byłoby zakończyć życie chłopca szybko i zdecydowanie, niż pozwolić mu żyć jako kalece. Jaime miał osobisty motyw, aby tak sądzić. Jednak mimo to szybka śmierć chłopca nie byłaby aktem litości, bo kalectwo wcale nie wyklucza dobrego życia. Wobec tego pozbawienie życia Brana nie byłoby aktem miłosierdzia, a raczej czymś naprawdę niemoralnym. Rozważmy teraz sytuację, w której akt miłosierdzia i troski o czyjeś dobro byłby godny rozważenia. Czasami zdarza się, że w późniejszych stadiach choroby, gdy śmierć jest pewna, a każda chwila świadomości wypełnia się niemożliwym do zniesienia bólem, wiele osób decyduje się na zakończenie leczenia, które pozwala wydłużyć życie i w konsekwencji wybiera szybszą śmierć. Wybieramy tę drogę dla siebie, bliskich, naszych nowonarodzonych dzieci w najgorszych przypadkach, gdy nasz lub ich stan nie daje szans na przeżycie. W każdym z tych przypadków troska o dobro poważnie chorej osoby znajduje się w centrum istoty miłosierdzia. W bioetyce rozróżnia się eutanazję czynną i bierną. Z czynną mielibyśmy do czynienia wtedy, gdyby Eddard Stark zakończył mieczem cierpienie Brana, czyli podjął aktywne działanie mające doprowadzić do szybkiej śmierci. Natomiast bierna, gdyby poprosił Maestera Luwina, by ten przestał opiekować się Branem, aby jego syn umierał powoli. Chodzi w tej eutanazji o rezygnację z niezbędnych działań podtrzymujących życie nieuleczalnie chorego pacjenta. Jest to wolniejszy akt miłosierdzia. Wydaje się, że w przypadkach nieuleczalnie chorych pacjentów bardziej humanitarna i miłosierna od eutanazji biernej jest eutanazja czynna. A mimo to eutanazja aktywna budzi więcej kontrowersji od biernej, na którą z uwagi na autonomiczność pacjenta pozwala się w niektórych państwach. Są również tacy filozofowie jak Dan Brock, który uważa, że ostatecznie nawet bierna eutanazja jest czynną, bo powoduje śmierć. Powróćmy do Brana. I wyobraźmy sobie, że ten 7-letni chłopiec nie stał się kaleką w wyniku upadku, lecz został zaatakowany przez agresywnego raka, który wywołuje przerzuty na różne organy. Śmierć chłopca jest pewna i równie pewne jest to, że nadejdzie szybko. Osoba dorosła mogłaby zrezygnować z leczenia ze względu na swoją autonomiczność. Co jednak w przypadku 7-letniego Brana, który jeszcze nie osiągnął wieku pozwalającego na w pełni autonomiczną decyzję? To rodzice w sytuacji znacznego upośledzenia, zarówno fizycznego, jak i również umysłowego, muszą się zgodzić na wzięcie ciężaru opieki nad takim dzieckiem. Na szczęście Bran urodził się w rodzinie, którą było stać na pomoc przy jego wychowaniu. Ciekawe jest to, jak bardzo zmieniłaby się jego sytuacja, gdyby urodził się gdzieś na prowincji. Jak już wspomniałem, z całą pewnością pozbawienie życia Brana nie byłoby aktem miłosierdzia. Jednak w uniwersum Gry o Tron miał miejsce przypadek miłosiernego pozbawienia życia. Gdy Daenerys uśmierciła swojego męża, Khala Drogo, który stracił kontakt ze światem, gdy doznał urazu mózgu. Żona wielkiego wojownika postanowiła dokonać eutanazji czynnej, gdy uświadomiła sobie, że stan Drogo już nigdy się nie poprawi. Różnica pomiędzy Branem a Khalem Drogo jest taka, że młody lord
Winterfell w odróżnieniu od przywódcy Dothraków będzie mógł cieszyć się życiem, życiem ludzkim. Co ważne, Drogo wciąż pozostał ludzką istotą w sensie biologicznym, jednak nie był już człowiekiem w kategoriach moralnych i etycznych. To znaczy, nie zachowywał się i nie myślał już jak człowiek. Spośród różnych zdań i stanowisk na temat tego, co to znaczy być człowiekiem, można wyróżnić takie cechy jak samoświadomość, rozumowanie. Khala Drogo nie dotyczyła już żadna z powyższych cech. Wobec tego wydaje się, że szybka śmierć poprzez uduszenie poduszką była dla niego aktem miłosierdzia. Napisz w komentarzu, czy zgadzasz się z tą argumentacją, a jeśli nie, to dlaczego? I jeśli masz, to podaj własny przykład miłosiernej śmierci. I lajkuj, subskrybuj i udostępniaj ten film. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to zobacz inne filmy z serii Filozofia w drodze do Westeros. I pamiętaj, czym więcej odziany jest nasz czerń, tym lepiej.